Dzień dobry. Dziś niespodzianka. Wróciła legenda, wykrywacz, który wcześniej już posiadałem. Nawet nakręciłem o nim 20 filmów, pewnie z 6 godzin opowiadania. Gdzieś tam możecie sobie to obejrzeć. Wykrywacz w sumie dosyć dobrze znam, ale to w takim razie dlaczego go kupiłem? Dlatego, że jest dobrym wykrywaczem, o tak bym powiedział. Chociaż jego lata świetności jakby przeminały, powiedzcie, jak to wygląda w tym świecie wykrywaczy. Coś jest nowością, przez jakiś czas jest promowane, pokazywane, wszyscy to pokazują, a później to gdzieś tam znika, mimo że jest całkiem dobre. I tak to wygląda z wieloma wykrywaczami, które używałem. Tak jak wielu moich znajomych, wracam do dobrych wykrywaczy i Legend jest dobrym wykrywaczem po prostu. Miałem w tym miesiącu kupić cewkę do Deusa 13 na 11 cali, żeby mieć komplet tych cewek. Ta cewka byłaby mi przydatna w niektórych miejscach, na przykład, o, widzicie, takie miejsce jak to, które jest miejscem dosyć, że tak powiem, odkrytym, bez roślinności, takiej wysokiej, bez krzoków, takie pole fajne, taka łąka, gdzie występują cele kolorowe trochę większe, bo to są rzeczy raczej 19-wieczne i 20-wieczne, więc nie ma takich bardzo drobnych monet, a dodatkowo nie ma dużego zaśmiecenia żelazem i to zawsze ta duża cewka pomaga w pokonaniu takiego dużego terenu i jest efektywna. Jednak taka cewka kosztuje 1830 zł, bo tyle kosztują cewki do Deusa, więc w sumie to jest kupa kasy. A tutaj popatrzyłem sobie w neta i sklep jakiś internetowy, patrzę, Legend w tej wersji 2023 za 2500 zł. No, jest to chyba tanio, tak mi się wydaje. Tego Legenda, którego miałem wcześniej, miał był cewką 11-calową, to był ten starszy Legend. Też go kupiłem tak w sumie chyba za te 2400, też jakaś promocja tam była. Myślę, że 2500 zł za wykrywacz flagowy, bo Legend jest dalej wykrywaczem flagowym firmy Nocta, nie ma lepszego. Całkiem możliwe, że coś się tam pojawi. Na pewno będzie miało to kolorowy wyświetlacz i pewnie będzie miało to pełną skalę ID, taką jaką powinno mieć, a nie taką tam okrojoną. Ale to na to trzeba poczekać, chyba zapowiedzi jeszcze nie ma. Więc kupiłem Legenda. Opcją było jeszcze zakup i powrót do Equinoxa 900. Jednak Equinox 900 kosztuje nowe przeszło 5000 zł, a używkę może bym kupił za 4000 zł. Jasne, że tam jest cewka i słuchawki, ale akurat te słuchawki, nie chciałem tych słuchawek. Prawdopodobnie bym od razu je sprzedał, a cewka mała jest cewką okazjonalną, jest bardzo dobrą cewką, ale nie jest często, myślę, taka do użytku normalnego, nie? Więc wolałbym także takiego Golasa, tego Equinoxa 900. Tak, no więc kupiłem Legenda z gwarancją, ze sklepu normalnie, bez żadnych tam telefonów i sępienia rabatu, że tak powiem, ale pamiętajcie, że zawsze rabat można sępić i czasami się to udaje, że można tam urwać jakąś stówkę na waciki tak zwane przysłowiowe. No, no więc jest Legend, nie? Kupiłem go, by mieć wykrywacz inny, inaczej działający niż Deus Dwójka, który jest moim głównym wykrywaczem. Tak bym to powiedział. Wykrywacz ma takie same, Legend ma takie samo DNA Equinox 900. Może zrobię jakiś materiał taki z porównaniem Equinoxa 900, Legenda i Noxa 900. I wersy, o sorry, wersy. Ale będzie to materiał, gdzie tylko będą powiedziane, będzie tylko o pozytywach tych wykrywaczy, bo ja testów tam ani filmów negatywnych nie robię. Staram się zawsze znajdować jakieś tam pozytywne cechy tych wykrywaczy, staram się wykorzystywać je w pełni, by jakieś tam mankamenty zawsze ich zniwelować. Takie porównanie będzie o dobrych cechach tych wykrywaczy, w czym one po prostu są dobre. Takie coś mam w zamiarze. Więc nie przedłużając, będzie trochę materiałów o Legendzie. Pojawiły się nowe softy. Pierwszy soft, na którym ja zakończyłem, to był 1.11. Później był soft 1.13, który tam w sumie niewiele zmieniał, bo zmieniał
poprawiał tam chyba ustawienia pinpointera, z tego co pamiętam. I ostatni soft to był 1.15, w który był dodany był tryb bestii. Nie podoba mi się to nazewnictwo, bo to słabi marketerzy to wymyślili chyba. Jest to tryb w tym rodzaju boosta, chyba zbudowany na goldzie, ale którego jeszcze nie rozpracowywałem. Jestem sceptycznie w sumie nastawiony do wszelkich boostów wykrywaczy, dlatego że wykorzystanie ich jest okazjonalne, prawda? Ma to fajny tam efekt pewnie marketingowy dla niektórych, ale bolałbym rzecz, którą się używa cały czas, na przykład poprawienie tam odporności na EMI, o coś w tym stylu, nie? To bym wolał na przykład coś, co działa cały czas z wykrywaczem i umożliwia używanie wyższych nastaw na przykład. O, takie coś bym wolał ja osobiście. No, ale w sumie postaram się osobiście postaram się poznać osobiście ten tryb boost, zobaczyć jak to działa, gdzie to można użyć, w jaki sposób i co daje, prawda? I czy coś daje w ogóle. Widziałem tam jakieś filmy amerykańskie, ale nie przywiązuję do nich uwagi. Są to tam testy zrobione na jednej monecie i tester twierdzi, że firma powinna poprawić to, bo nie działa, nie? No ale to każdy orze jak może, jak ja to mówię, nie? Tak, no więc będą filmy o legendzie, wykrywacz porządny, w dzisiejszych czasach całkiem, można powiedzieć, dobry. Nie widzę tam minusów jego, takich znaczących. Poziom Equinoxa, Wersy, spokojnie, to jest legend, osiąga. No, tam nie chcę za bardzo wchodzić w te porównania, może to innym razem zrobię. Co jeszcze? Z ciekawostek, no bo tutaj mamy nowy podłokietnik, prawda, nowego typu, sztycę karbonową w całości, no i cewkę nową. Co do cewki, no bo to taka w sumie najważniejsza użytkowa sprawa. Wydaje mi się, że ta cewka jest stabilniejsza. Takie mam wrażenie. Co do głębokości, na razie się nie będę wypowiadał. Jest dobrze. Tego, co posprawdzałem na polach testowych, jest ok. Co do wagi tego wykrywacza, bo te wszystkie tutaj zmiany miały poprawić jakby ergonomię tego wykrywacza, to muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że ten wykrywacz waży bez tych osłon, które mi, że tak powiem, zostały po starym legendzie, 1380 gramów i ma sztycę karbonową. Dokładnie tyle samo waży Versa ze sztucą aluminiową i cewką 11-calową. Tu jest cewka 12 chyba na 9, z tego co pamiętam, a wydaje mi się, że więcej niż 9 jest, ale tak przymierzałem do cewki z Deusa i tak mi się wydaje, że jest troszeczkę większa. No takie cewki porównywalne, można powiedzieć. Waga jest identyczna, nie? No taka, można powiedzieć, ciekawostka. Myślę, że to wszystko na razie. To materiał dzisiaj taki zajawkowy o legendzie. Wykrywacz ma takie same DNA jak Equinox i te multitony tutaj działają tak samo, można powiedzieć. Są bardzo przyjemne w użytkowaniu. Szczególnie w takich warunkach łąkowych mi się to podobało, bo ten wykrywacz znajdował. Na razie to wszystko. Myślę, że życzę wam miłej końcówki niedzieli. Trzymajcie się, do usłyszenia.